Cześć wszystkim, witam w trzecim odcinku z Bad Ice Cream 3. Myślałem o zrobieniu drugiego sezonu z jedynki i dwójki tej serii. Tylko, że jakoś nie widzę dużego zainteresowania grą. Nie widzę za dużego zainteresowania tą grą. Nie wiem, czy mi się opłaca robić drugi sezon z jedynki i dwójki. Napiszcie w komentarzach, co ty myślicie. To przejdźmy do gry. Dobra. Dzisiaj kolejne 10 leveli, a za tydzień będzie koniec. Za tydzień, bo tydzień jest planowany ostatni odcinek. 21. Dzisiaj nie będzie już lagów, mam nadzieję. To możemy przejść do gry. Mamy tutaj nasze kochane cukiereczki, które sobie chodzą z bombami. Mamy do zebrania kiwi, truskawki oraz te latające owoce. W ogóle się nie laguje dzisiaj. Ostatnio się lagowało, dzisiaj się nie laguje wcale, więc jest lepiej. Za chwilę mnie truskawki zdepczą, więc trzeba uważać. Dobrze. Najbezpieczniej jest iść za tymi cukierkami, żeby im nie wpaść nagle w sidła, żeby nie zostać naleśnikiem lodowym. Ok, truskaweczki. Jest 24 tych truskaweczek, przynajmniej było na początku, bo już trochę zdążyłem zebrać. Jednak z każdego sześciokąta, że tak powiem, wyleciało z każdego miejsca. O, wyleciało 6 truskawek. I łącznie 24. Jak widzicie, nie jestem. W sensie, jestem odporny na teleporty. Jak jestem w UFO. Okej. Okay. Jak się nie laguje, to wiele lepiej się gra. Okej. Okay. Mamy jeszcze te tutaj 4 owocki. Jednym z biała. Nie wiem, jak żadnej możliwości, żeby go zebrać. To jest tylko się nie wywalić na cukierka. Okej, pójdźmy tam. A, wywalił mnie. No i tak muszę być bufo, bo inaczej nie zbiorę ich. Dzięki, jesteśmy. W ogóle co to za owoce było, te latające? Nie wiem. Okej, teraz mamy gwiazdkę oraz arbuzy po bokach. Pewnie arbuzy na śniegu się nie zatrzymują, co? I trudność polega pewnie na tym, że... No właśnie. Rzeź się zamyka. Jedyne, co teraz mogę robić, to się zamknąć. Okej. Okay. Myślałem, żeby się zamknąć i wtedy być bezpiecznym, ale... Gwiazdka, no się... Kliknęła za szybko, to mi ruszał, bo nie chciałem, żeby mi ruszał. Tylko teraz właśnie. Problem z tym jest taki. Zamroziłem sobie przejście. Plus jest taki. Minus jest, że zamroziłem z przejścia. Plus jest, że... Oni muszą to rozwalać. Okej, to teraz już ułatwmy sobie zadanie, bo już trudno jest. Dobrze, że się nie rozmnaża. A jak się rozmnaża, to raz na jakiś czas. Myślałem, że mnie zlepczę. Okej, no to teraz trzeba zamknąć cię. Idźcie mi stąd. Okej, tylko czy ja zdążę to zebrać? Zdążę. Okej, arbuzy zebrane. Początek odcinka łatwo, szybko leci, bo nie ma żadnych lagów, nie ma żadnych problemów z przeciwnikami. Jeszcze reklama się włączyła, poczekajcie. To działa i możemy grać dalej. Level 23. Kubełki z lodem. A kubełki z lodem, nie to będę strzelać. Obroniłem się tą kostką lodą, chociaż i tak by mnie nie celowali. Nie oberwać od nich, nie zauważyłem, że od dołu do mnie strzelają.
Okej, banany. Czyli mógłbym sobie ich zamrozić, tak? Zabezpieczmy się. Skoro możemy, to czemu by się nie zabezpieczyć? W ten sposób jesteśmy bezpieczni. To jeszcze tylko poprawić. Obroni mnie. W sensie, okej, teraz jest problem taki, że on musi stamtąd iść. Okej. To nie jest mi chwy. A ty chcesz się, żeś tak zablokował. Okej, zablokował się w tym miejscu i będzie strzelał bez sensu. Już się blokował, ale trochę strzelał. A tu jest dwóch na dole. A do góry jest strzał. I nie mogę tego blokować, bo strzelają w blok. Chodźcie tu. O, dobra. To trzeba w takim razie tutaj rozwalić i zrobić zabezpieczenie i teraz mogę sobie bezpiecznie przejść. Się lagi zaczęły. Okej, już sobie rozwaliłem. Teraz trzeba rozwalić tu. Jesteśmy zabezpieczeni w 100%, nikt nie może we mnie strzelać. Proszę, tutaj trzeba zrobić zabezpieczenie. Nie oberwać kulką lodu. Aha, pomarańcze tam są. Dobra, to teraz trzeba zrobić to tak, żebym nie oberwał. Okej. Okej. Zrobione. Okej. Okej. Zabezpieczmy się. Okej. Zrobione. Jeszcze tutaj. A mimo, że sekiery są direkt brałem, to jednak nie jest łatwo. Znaczy, grać nie grałem, ale oglądałem kogoś. To i tak nie jest łatwo. Bo sam możesz mieć inne problemy niż ten, co tam nagrywał. Okej. Okay. Aha, teraz możemy przebiec, bo kubełki są mniej zainteresowane mną. Jaderka to są bardziej. I znowu reklama. Okej, reklama przeleciała. Okej. Okay. Jest. Znaczy, są zielone. Polski doktor. Czyli pewno. Tak. No to właśnie. Jak to sobie zablokowałem, to trzeba to rozwalić, żeby mi tutaj dezynfekcji są zainfekowane, tak? O, tak. Dobra, to ja już będę naleśnikiem. No właśnie, nie miałem jak już tego... Jak się z tego uratować. Ale... Im dalej, tym trudniej, tak? Okej, okay. Tylko że ja bym wolał jeszcze was ominąć. I jeszcze się zaczął lagować. Te buty to problemy robią? Okej. Okay. Udało się ich jakoś wycwanić. Teraz jeszcze w drugą stronę tam pójść. Okej, najlepiej nie tracić czasu na robienie sobie bloku, bo jednak i tak jest dosyć trudno, więc jeszcze bloki zrobię, to będę miał jeszcze trudniej. Ananasu by było 8, jest już 4. Okej, ananasi. To ja już nie będę ich rozwalał tego ognia. Po prostu niech mnie te buty nie zdepczą i ananasa mamy.
Jeszcze mnie zdeptał na koniec. But mnie zdeptał, ale chyba nie... No. W ostatniej chwili go zauważyłem. Zauważyłem go, jak już się ładował. Coś się... Dobra, teraz... Odpaliło go. W sensie, odpalił się. Co to jest? Wy też słyszycie te dźwięki? Nie. Znowu mógł mnie załatwić. No to po prostu te niewidzialne bloki wydają dźwięki. Nie wiem, czy wydaje taki dźwięk, o ile go słyszycie. Robimy na szybko, żeby szybko zyskać jeszcze dwie gruszki. Zrobimy tak i te gruszki tylko mogą tutaj latać. Okej, obroniony. A, mógł to rozwalić. Mam cię. Może zrobiony. Level 25. I znowu reklama. Okej, mówię. Mam nadzieję, że więcej tego nie będzie. Jest sporo butów. To są 4 buty. Właśnie, te buty tak poskaczą, że na pewno mnie rozwalą. Jeśli będę na ich, w ich zasięgu. O, UFO. Czyli to jest dla mnie utrudnienie, tak? Że nie mogę tego ominąć, jak jestem na UFO. I jeszcze kawa. Zobaczę, czy wystanę sobie i teraz musimy te kawy uwolnić. No, byłem zablokowany. To nie było planowane, żeby tam wejść, ale jak już wszedłem, to nie miałem jak się wydostać. Borówki i borówki, bo prawie wlazłem w tego buta. W sumie to są kozaki, nie? To są kozaki. Ale, ale buty butami. Jeszcze tutaj jest jedna borówka i kawa. Trzeba się wydostać z tego. A. Było groźnie, ale się udało wyjść z tego jako lodzik, a nie jako naleśnik. No wszystkie buty w jedną stronę poszły. Poprzeleci w takim razie. Okej. Nie chciałem, żeby tam strzelić ten lód, ale dobra. Buty muszą przejść tutaj do mnie. Chodźcie buty. I gdzie wylecicie? Wszystkie buty chcą w jedną stronę polecieć. Okej. To nie było, jakby buty w jednym miejscu były, ani się rozdzielali na całą mapę. Jeszcze gruszki są później, nie? Już mnie chciał zdeptać. Tylko fajna, ale nie łatwa. W ostatniej chwili się uratowałem, nie? Jeszcze chwila i mógłbym zostać naleśnikiem. Lodowy naleśnik chyba nie jest dobry. A wy ile możecie bloków przeskoczyć? O, rozwalił go. Najwidoczniej to... Nie jest zablokowany tamten but na dole. To za chwilę się wydostanie, nie? Okej. Okay. Tam jedna gruszka jest zamrożona. Mam butów pełno.
zaś i po mnie. No było za... Było za groźnie. Nie miałem tych duszek zabrać, bo buty latały i nie miałem bezpiecznej drogi. Mogłem na nimi polatać, ale kto wie, czy może nie wybuchnąłbym w inny sposób. No właśnie tak. One mogą zawsze skoczyć, a ja mogę nawet tego nie zauważyć. Okej, kawałki młodzika już były na jego miejscu, więc mnie zdeptał. Robimy to może w ten sposób. Jak zobaczę latającego buta, to się od niego oddalę. No, jak daleko umiem skakać, widzicie sami. Kawa, jeszcze jedna, ale teraz idzie o wiele lepiej, bo buty teraz są po drugiej stronie mapy, ja mam więcej czasu na zebranie tych owoców. Lubicie naleśniki lodowe? No nie jeden już będzie się rozszedł z tej gry. Widzicie, mogę sobie na butem przelecieć, jestem bezpieczny. Nie skaczę. Dobra, mam zrabiamy. Okej. Mamy klona oraz naszego ganiającego typa. Teraz trzeba tego... Pomyślałem, że go zamknę. Dobra, jakoś się udało. Okej, jakoś się udało go zamknąć, tylko teraz... Właśnie, skoro jest... Przecież mogę zamknąć naszego... zielonego typa. No właśnie, w taki sposób. I teraz... Muszę pan... A teraz tak, gdzie są balony? Tam. Dopóki nie będę rozbalał tak, żeby wypuścić tego... Właśnie, i teraz... Okej. Okay. Tamten potworek jest zamknięty i jestem bezpieczny w 100%. Podejrzewam, że będzie trzeba rozwalić tamte bloki, ale... Właśnie. Dopóki nie rozwalę bloków obok naszego kochanego przeciwnika, jesteśmy bezpieczni. Teraz trzeba będzie wykorzystać naszego emocję, wykorzystać go. Bo niech ten potworek się stąd pójdzie. Ok, zrobione. Ok. To teraz znowu tutaj jestem. Okej. Idź tam. A jeszcze może mnie tutaj dopaść. Okej, już nie może. Dzięki temu, że jest ta infekcja, możemy sobie po jednym bloku rozwalać, tak? I trochę mi to łatwo zadanie. Teraz właśnie zauważyłem, że miał do mnie dostęp, więc dobrze, że w ostatniej chwili jeszcze się ulatowałem, bo jeszcze trzeba ten zablokować. Mogę sobie iść tędy. Chodź tu, typie. Wejdźmy stamtąd. Możemy się pobawić, skoro nasz klon idzie według moich pytania. To właśnie, może
Czekaj. Możemy go zamknąć i teraz uważając na niego. Okej. Nie. Okej. Okej, pójdziemy tędy. Jak pójdziemy tędy, no to on nie ma do niej dostępu w żaden sposób. Chyba, że mnie zaskoczy. Okej, teraz jeszcze raz takie numerki, tak, żeby było bezpiecznie. Jak widzicie, czasami klon jest pomocny. Trzeba go... Chciałem, żeby ten... O! Okej. Czekaj, że zrobię tak. A czemu on nie chce przejść dookoła? Okej. Może najpierw zbiorę te tutaj. Może niech on się pójdzie dłuższą drogą. Okej, teraz mogę sobie tu przejść. On ma długą drogę, żeby do mnie dojść. I mamy level zrobiony. Co to za jakieś dźwięki w tle? Level 28. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, co ja słyszę w tle. Okej. Ponieważ mi strzelił w robienie jednej kostki, no to jest niepotrzebne. On jest w takim miejscu, gdzie właśnie jest ta infekcja. Dobrze, że dzięki dzięki temu zamrażaniu mogę sobie ułatwić zadanie ze zbieraniem tych kolcowych owoców. Ten jeden się zablokował, to ja zablokuję tego drugiego. Oni rzadko rozwalają, więc... Dzięki temu, że mi tutaj zrobił pojedyncze bloki, no to... Teraz tylko wydostać tego tutaj typa, żeby mi stąd poszedł. No, chciałem strzelić, a mi nie dał. Dobra. Jednak ta infekcja jest też... Potrafi być przeszkadzająca. Za dużo bloków trzeba rozwalić naraz. A co wy za stwory ogólnie jesteście? No przed chwilą byłeś kulką. Granaty chyba się nazywają. No, niepotrzebnie kliknąłem spać. Znowu zostałem naleśnikiem z loda. Jeszcze się lagi zaczął. A dwóch na mnie chciał iść. No i znowu to samo. Jak was obrać? Dobrze, że wy ze mną nie leży, nie idziecie i tak strzelacie lody. Znowu reklam. No reklamy wam pomijamy, bo kogo interesują reklamy. Okej. On musi iść dookoła. Też. Mogę was zamknąć. I teraz, dopóki wy się nie rozwalicie, jestem bezpieczny, bo wy jednak rzadko rozwalacie. Teraz to nie będę takich... agresywnych wejść w owocki robił, bo to w ogóle jest niepotrzebne. Okej. Okay. Zobaczcie, jak się zamknęli tam. Ja im jeszcze trochę pomogę, nie? A, tu się uwolniłeś. Okej.
strzeliłem, żeby te zielone się rozrosło i w ten sposób trochę sobie chyba ja zrobiłem problem od tych problemy. Problemy oni też mają, nie? Bo muszą też jeden klasek rozbawić. I ananasy pozbierać teraz. Prosto we mnie wleciał. Jeszcze lagi się zrobiły przez to, że jest chyba tak dużo tego wszystkiego. No właśnie. Coś czułem, że się tutaj dostał do mnie, ale... Okej, teraz trzeba jakoś sobie ucieczkę znaleźć. Tylko, żeby jeszcze ta ucieczka dłużej trwała. Chodźcie tu. Co wy tak lubicie z tego lobby strzelać? Teraz dotyka na nasu, to ja nie mam jak dojść. Okej, teraz... Tamten to się w ogóle zamknął. Ktoś sobie rozwala to, ale... Mocno się zamknął. I jeszcze ananasy zabrali ze sobą. W takich sytuacjach pomaga to, że jest to zielone. Jednak po nim dużo, długo muszą się do mnie dobijać. Zrobione. Okej. Podróżniby. Okej, mamy potworki. Potworki lubiące logika. Chodź tu. A, teraz trzeba szukać śniegu. Ale jak jestem na metalu, no to raczej jestem bezpieczny. No. Jestem bezpieczny, bo przez metal się nie przebiją. Więc dopóki one tam sobie latają w ziemię, ja nie będę wychodził. Chodź tu. Skoro nie mogą się wbić metal, to wystarczy, że ja ich na tych metalowych powierzchniach zamknę i jestem bezpieczny. Okej, okay. Proszę. Już znowu zdążyli się zakopać. Dopóki są w ziemi, w śniegu, to najlepiej... Dopóki są w śniegu, to najlepiej je poczekać. Okej, okay, teraz... Myślałem o zamknięciu go, ale się nie udało. Okej, okay, jest zamknięty. Okej, okay, jestem na śniegu, więc trzeba znaleźć zabezpieczenie. Okej, okay. Znalezione. Dopóki oni latają w śniegu, to ja bym chciał... No ciężko ich czasem zauważyć, nie? Więc chciałem sobie łatwiej zadanie, bo tam o dwóch się zamknęło w jednym miejscu, nie? Okej, okay. No nie w las tu. Okej, okay. Mam jednego typa w śniegu. Oni tylko w śniegu nie szukają, nie? Tak dokładnie. Okej. Okay. Jeszcze się polagowało. A gdzie jestem w śniegu? Tam, na dole. Okej, okay, i teraz są zamknięci, więc... Nie mam zamiaru im otwierać drzwi. Więc jestem teraz bezpieczny, bo oni przez metal się nie mogą przebić. Skoro nie mogą ze śniegu wejść w metal, to z metalu raczej też nie wejdą w śnieg, tak? A to jestem zabezpieczony w dużym stopniu. Jeśli nie rozwalę tego przejścia, a nie mam zamiaru ich otwierać, jestem najbezpieczniejszy. A teraz jest z kawą, no to tym bardziej była potrzeba zabezpieczenia się, więc udało się zrobić ten level. Jest to 25, więc 30 level ostatni. Podróżni bywają różni. Okej, okay, ostatni level tego odcinka, który wygląda na najtrudniejszy z tych, co widziałem w tym odcinku. Najpierw jest 30, tak. Nie dość, że są te 6 arbuzów, to jeszcze są te typy, które lubią za mną biegać. To 2. I nie mam jakiegoś super momentu, żeby ich zamknąć, bo one przez teleporty mogą przelatywać. A znowu, jak sobie postawię lody, to może być kiepska sytuacja. Myślałem, że tych mięsok w
lewo, ale okazało się, że nie. Hej, typy, chodźcie tu. To ja może jednak pójdę tędy, bo tam za gęsto było. Okej, okay, teraz jak was obrać? Jak was obrać, żeby nie zostać naleśnikiem? Łatwo nie jest. Okej, okay. Ty idziesz się tędy, ty idziesz się tędy. Przebyłeś się tędy, to ja idę tędy. Myślałem, że zostałem... Zobaczcie, jak to wyglądało beznadziejnie. Okej, okay, muszą iść tędy, dookoła, więc chodźcie, chodźcie. A ty gdzie leżysz? Ty gdzie leziesz? No leziesz w jednym ze swoim przyjacielem, a ty sobie idziesz dookoła. Kto ci pozwoli? No idziesz ze swoim przyjacielem, to nie, to sobie idziesz... Będzie się, że mi podoba. Ja sobie idzie ze swoim przyjacielem, to nie, to on sobie przez teleport przejdzie. On sobie przejdzie przez teleport. Okej, okay, chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. Oni nie mogą mieć dostępu do teleportu. Oni jeszcze sobie zrobili to. Okej, okay. Chodź tu, chodźcie tu. Gęsto z niebezpieczeństwem, nie? Niebezpiecznie jest i za chwilę znowu zostanę naleśnikiem zgoda. Właśnie, bo... On już tu się przylas. Może spróbuję was jakoś... Nie będę was zamykał, bo wiem, że to jest mało opłacalne. Za chwilę sobie pewnie teleportem przejdziesz, co? Oczywiście. Teraz wydaje się łatwe, bo oni są daleko ode mnie, a za chwilę pewno ktoś w teleport wejdzie, więc będzie blisko mnie. Właśnie, zobaczcie. O, na szczęście nie poszedł w teleport. Właściwie jeden poszedł w teleport. Nie. Zrezygnował. Okej, chodź tu. A gdzie jest ten drugi tu? To, że oni tak przechodzą, to się laguje. Mocno się laguje. Trzeba znowu z nimi pójść dookoła i teraz pilnować, żeby ktoś sobie w teleport nie poszedł. Okej, okay, czereśnie. Czereśnie to chyba najłatwiejsze są w tym wszystkim, bo one będą się teleportować. A ponieważ będą się teleportować, to... Właśnie. Raz, że będę... Nie musiał się na przykład wracać, musiał się z teleportem. Minus jest taki, że mogą w teleporty wejść, ale przynajmniej nie muszę ryzykować mocno. Okej, okay, gdzie jest ten drugi? Jeden jest tu, drugi jest tu. Trzeba mieć ich pod kontrolą. Trzeba mieć nad nimi kontrolę. Złapałem go jeszcze. I mamy zabrany level 30. Oba jeszcze do mnie przyszły. Okej, okay. No to kończymy grę. Kończymy ten odcinek. Bo grę to skończę w następnym odcinku. Podróżni bywają różni. No dobra, to łapki w górę, komentarze, subskrypcji. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym, żeby zrobić drugi sezon z komentarzami. Z Badaj Screen 1 i 2. Jestem w stanie to zrobić. Możliwe, że uda mi się lepiej zabrać niż przy pierwszym podejściu. Podejrzewam, że nie było aż tak fajnie, więc... Na pewno w stanie lepiej to zagrać. To piszcie, co o tym myślicie i do następnego odcinku. Cześć!